finale. Jak emocje po finale The Voice of Poland 10? Jesteś zwycięzczynią, najlepszym głosem w Polsce. Emocje są niesamowite. Jeszcze do mnie nie dociera to, co właśnie się stało. Na wstępie chciałabym podziękować za wszystkie głosy, bo to dzięki nim udało mi się. Co było dla Ciebie najtrudniejsze podczas przygotowań do finału? Był ogromny stres, czy może wręcz przeciwnie, bo wiedziałeś, że to już jest koniec, ostatni etap? Myślę, że właśnie moim największym wrogiem był stres, ale dzięki wsparciu rodziców, mojej siostry, trenerów i przyjaciół z programu udało mi się go pokonać. Sprawiłaś, że Baron i Thompson w końcu triumfowali po tylu edycjach. W końcu to oni doprowadzili zwycięzcę na absolutny szczyt. Jak się z nimi współpracowało? Jakimi byli doradcami? Thompson i Baron to niezwykle mądrzy mentorzy. Dali mi naprawdę bardzo, bardzo dużo rad, które myślę, że będę wykorzystywać teraz i będą ze mną całe życie. I jestem im ogromnie wdzięczna. I cieszę się, że to właśnie ze mną mogli zdobyć statuetkę. Który z dotychczasowych występów tutaj w The Voice of Poland był dla Ciebie podczas wszystkich etapów najtrudniejszy, taki, który sprawił Ci najwięcej trudności? Myślę, że trudności psychiczne jest zdecydowanie finał, ponieważ zostało najmniej osób, jest największa presja, jest największy stres i to powoduje takie emocje, które czasem ciężko kontrolować, więc myślę, że finał. Zwycięstwo zobowiązuje, więc muszę zapytać, kiedy płyta, kiedy usłyszymy od Ciebie jakiś materiał? To się jeszcze okaże. Zobaczymy, w jakim tempie będziemy produkować nową muzykę, ale staram się nie zawieść widzów.